Jeśli ta rzecz wydarzy się na serio w Brawl Stars, to kończę z jego nagrywaniem i odchodzę w ogóle od całej gry Brawl Stars. Siema, siema, tutaj Tori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Q&A, czyli serii, na którą naprawdę czekaliście. Wy zadajecie mi pytanka, ja na nie odpowiadam, ale nie tylko Brawl Starsowe pytania, tylko ogólnie takie pytania z mojego też życia, więc będzie na pewno ciekawie. Jeśli wbijecie pod tym odcineczkiem 2000 łapek w górę, to postaram się nagrać dla was taki odcinek, gdzie będę odpowiadał na same hardkorowe, najbardziej lajkowane pytania z komentarzy pod tym filmem. Więc mordeczki, koniecznie lajkujcie i piszcie właśnie w komentarzu mocne pytania do kolejnego odcinka z tej serii. A jeśli jesteście nowi na moim kanale i jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie teraz szybciutko walnijcie suba, jeśli chcecie zwyciężać fajne nagrody za darmo. Często wam je rozdaję, więc za niedługo będą kolejne konkursy. Wystarczy, żebyście mnie subskrybować i będziecie mieli szansę je wygrać. Przechodzę już do pierwszego pytanka, ale szybko jeszcze przypominam o wpisaniu kodu Tori w sklepie Brawl Stars. Jeśli zakupicie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem, wtedy zostaniecie pozdrowieni na odcinku. Pytanie numer 1. Kiedy masz zamiar kupić swoje własne mieszkanie? Bardzo ciekawe pytanko swoją drogą. Jak coś w tle będą tam wam leciały, różne giereczki, różne obrazki się będą pokazywały moje. No i generalnie będę odpowiadał na te pytania, więc co do mojego własnego mieszkania, bo na razie to mieszkam z rodzicami. Sprawa wygląda tak, że na pewno mam zamiar takowe kupić. Jeszcze się zastanawiam jakie, czy będzie to bardziej właśnie takie mieszkanie, czy typowo dom. Zbieram sobie pieniądze, odkładam cały czas, no i jakieś mieszkanie trzeba będzie za niedługo kupić, bo już mam 20 lat, więc przydałoby się w końcu o tym zacząć myśleć. Ale na razie szczerze, no jeszcze mnie nie stać na fajne mieszkanie, a ja chcę sobie kupić jako pierwsze mieszkanie jakieś fajne, które mi się będzie podobać, więc jak uzbieram, to pewnie wtedy kupię. Następnie, czy jest jakaś rzecz, którą chciałbyś w sobie zmienić? Tak, mordeczki, jest taka rzecz jak najbardziej. Ogólnie jestem zadowolony z siebie całego i tak dalej, ale jest taka jedna rzecz, która mnie w sobie wkurza i chciałbym ją zmienić. Chodzi mi o moją wagę. Chciałbym ważyć trochę więcej, tak minimum, nie wiem, z 10 kg nawet więcej i naprawdę byłoby spoko. Dlatego chodzę teraz sobie na siłownię, ćwiczę, staram się więcej jeść i mam nadzieję, że uda mi się przytyć. Większość osób w ogóle no, stara się, żeby nie przytyć, tylko żeby zrzucić jakieś kilogramy, a ja mam w drugą stronę, że chciałbym przytyć. Trzecie pytanko, jaki jest twój ulubiony klub i piłkarz? No i w sumie nieraz już odpowiadałem na te pytania na live, ale odpowiem jeszcze raz. Co do piłkarza, jest to właśnie ten oto ziomek, nawet mam tutaj specjalną jego figurkę, Antoine Griezmann. Piłkarz Atletico Madryt, no i co na tym idzie, mój ulubiony klub to jest Atletico Madryt. Od dawna im kibicuję, serio, jest to drużynka, której zawsze mecze staram się oglądać, gdy mam czas. No i po prostu jestem ich kibicem już od paru dobrych lat, co nie? Od ery z Diego Forlanem, więc to już było serio parę dobrych lat temu, jeszcze Fernando Torres i te czasy. Pytanie numer 4, a dzisiaj takich pytań będzie o wiele więcej, będą też grubsze pytania, więc oglądajcie do końca. Czemu nie mówisz miasta, gdzie mieszkasz? No, w sumie to racja, bo zawsze jak się mnie pytacie na live, to wam mówię, że nie zdradzam miejscowości, gdzie mieszkam, że mieszkam w województwie śląskim, w Polsce, ale miasta wam nie zdradzam. Dlaczego? Ponieważ chcę jeszcze mieć troszkę prywatności. Mimo że już część z was pewnie się domyśla, część z was może wie nawet, gdzie mieszkam, bo mnie spotykacie na żywo, aczkolwiek no ja jeszcze tak publicznie tego dokładnie nie chcę mówić, w jakiej miejscowości mieszkam, bo mogłoby dojść do takich sytuacji, że na przykład, nie wiem, ktoś znajdzie mój dom, namierzy, gdzie mieszkam i będzie mi pod niego podbijał, mimo że już raz taka sytuacja była. Więc dlatego w sobie jeszcze nie mówię i nie planuję po prostu, bo trochę prywatności chcę mieć. Następne pytanie, gdzie jadę na wakacje w tym roku? I to pytanko jest w sumie ciekawe, bo jadę w dwa miejsca. Pierwsze możecie już wiedzieć, bo wam mówiłem i aktualnie się tam znajduję, czyli w Dubaju. Gdy oglądacie ten odcinek, ja jestem właśnie na wakacjach w Dubaju. Dubaj to zawsze była taka miejscowość i po prostu no, chciałem tam być, nie? To jest takie moje marzenie i w końcu mi się to udało spełnić. Ale jest jeszcze jedna miejscówka. Ponieważ we wrześniu, gdy no wam się niestety już zacznie szkoła, ja jeszcze sobie zrobię troszkę wolnego, takie jakieś 4-5 dni i jeszcze mordeczki lecę na Cypr, na Pafos. Tam na pewno też będzie fajnie, tak sobie wypocznę, bo tam ma być ciepło, bo naprawdę mam bardzo pracowite te wakacje. Cały lipiec nawalałem z live'ami, z odcinkami, nigdzie nie jeździłem. Połowę sierpnia tak samo, więc no trzeba też sobie troszkę wypocząć. Swoją drogą, wy możecie mi napisać w komentarzu, gdzie wy jedziecie w te wakacje, czy już gdzieś byliście, czy dopiero będziecie jechać. Czy zarobiłeś kiedyś z jakiejś współpracy więcej niż 10 tysięcy złotych? O, ciekawe pytanko. Chodzi o współpracę, czyli chodzi na przykład o to, że jak ktoś reklamuje jakąś firmę, to czy w zamian za to dostawałem 10 tysięcy? Powiem wam szczerze, że nie. Chyba że liczą się takie współprace, gdzie na przykład miałem kilka wstawek na kilka filmów, że ta współpraca trwała, że nie tylko w jednym odcinku, ale na kilka filmików musiałem. No to wtedy możliwe. Aczkolwiek jeśli chodzi o taką samą współpracę na pojedynczy jakiś filmik, że ktoś tam reklamowałem, to nigdy nie była to kwota większa niż 10 tysięcy złotych, a no nie, po prostu nie. Pytanie numer 7, czy chciałbyś kiedyś zawalczyć na jakiejś gali? Chodzi pewnie o Freak Fight, czyli na przykład Fame MMA, Cloud MMA i tak dalej, i tak dalej. No powiem wam szczerze, że pytanko bardzo ciekawe i długo się nad tym nieraz zastanawiałem, ale moja odpowiedź to raczej nie. Wydaje mi się, że raz nie nadaje się do tego, nie jestem jakimś mega dobrym fighterem, to po pierwsze. Po drugie, nie wydaje mi się, żebym był na tyle sławny i na tyle ciekawy, żeby ktoś oglądał mnie na Freak Fightach. To nie jest miejsce dla mnie. Ja się lepiej czuję przed komputerem, jak komentuję, jak gram w gry, niż jak jestem w oktagonie, czy tam na konferencjach i się wyzywam z innymi. To nie jest moja mocna strona. I wiem, że nawet jakby miało teraz za niedługo jakoś dojść do jakiejś mojej walki, gdybym dostał propozycję czy coś, to pewnie byłaby to jakaś pierwsza walka na karcie. Taka na początku i nie byłoby to ciekawe, więc takie coś by mnie tym bardziej nie interesowało. Musiałaby być to karta wyżej w karcie walka, a ja na razie jestem za mało znany na to.
Kto według ciebie jest najlepszym youtuberem Brawl Stars? Ej, też fajne pytanko. Powiem tak, jeśli chodzi ogólnie o jednego najlepszego youtubera, to normalnie powiedziałbym, że Lukas Brawl Stars. Jest to zagraniczny youtuber z Niemiec, ale on już tego Brawla od paru tygodni nie nagrywa, ale zawsze robił najlepszy content. Jego filmy były mega mocne i często się właśnie na nich wzoruje. A teraz z aktualnie nagrywających Brawla wybrałbym chyba Raya, Ray Brawl Stars. To jest zagraniczny youtuber, który też nagrywa takie newsy po angielsku i ja często właśnie od niego jakieś newsy biorę. A w Polsce kto jest najlepszym youtuberem? Chyba ja. Nie no, żartuję oczywiście, nie uważam tak. Uważam się za na pewno jednego może z lepszych, aczkolwiek na pewno nie jako najlepszego. Kolejne pytanie, czy jest jakaś osoba, na której mega się zawiodłeś? No i tutaj muszę powiedzieć mordeczki, że szczerze jest kilka takich osób na pewno. Nawet chociażby moich byłych moderatorów, którzy już dzisiaj nie są tymi moderatorami. Było kilka takich osób, na których strasznie się zawiodłem. Oczywiście też w prywatnym życiu było kilka takich osób, ale to nie będę tutaj wymieniał, bo wiecie, to nie jest miejsce odpowiednie, żeby o takich rzeczach mówić. Ja też już do takich rzeczy nie wracam, nie ma co, ale na pewno takie osoby były. Co się musi stać, żebyś przestał nagrywać Brawla? I to jest kluczowe pytanko, na które myślę, że każdy z was czekał. W sumie bardzo ciekawe pytanie swoją drogą. Co by się takiego musiało stać, żebym ja tego Brawla przestał nagrywać? Po pierwsze, wydaje mi się, że jakby twórcy wprowadzili, że nie można grać za darmo w Brawl Stars, że każdy, żeby zagrać, musi na przykład zakupić tą grę na sklepie Play za jakąś tam kwotę. Jeszcze gdyby to była jakaś niska kwota, to może bym jeszcze pomyślał, ale gdyby na pewno była ciutkę wyższa, to dla mnie by to było słabe, no bo jednak to powinna być darmowa gierka, więc jakby coś takiego twórcy wprowadzili, to możliwe. Na pewno zastanowiłbym się na nienagrywaniu Brawl Stars, gdybym stracił współpracę z jakiegoś głupiego powodu. Oczywiście gdybym ja zawalił i gdybym ja coś głupiego zrobił, bym stracił współpracę z Supercellem, to na pewno mordeczki dalej bym nagrywał i byłbym zły na siebie, a nie miałbym pretensji do nikogo innego. Ale gdybym stracił ją właśnie z jakiegoś takiego powodu nie do końca związanego ze mną, aby mi ją zabrano, to wtedy na pewno też. No i trzecia opcja jeszcze wtedy, gdybyście już w ogóle mnie nie oglądali, gdybym nagrywał tą gierkę, więc mam nadzieję, mordeczki, że mnie będziecie oglądać, bo się strasznie dla was staram. No i robię to właśnie tutaj głównie dla was. Jak myślisz, kiedy wbijesz 1 000 000 subów? Oj, to jest też fajne pytanie. Zastanawiałem się też troszkę nad tym, nie powiem, że nie. Aktualnie mamy gdzieś koło 570 tysięcy subów na moim kanale Tori. No i tak się składa, że chciałbym wbić ten 1 000 000 subskrypcji już w 2024 roku. Teraz mamy 2023, już jest w sumie jego końcówka, bo zostały 4 miesiące niecałe do końca tego roku. I mogę wam zdradzić, że średnio na moim kanale Tori przybywa gdzieś 30 tysięcy nowych subskrybentów w ciągu jednego miesiąca. Więc można sobie łatwo obliczyć, jakby to mniej więcej przybyło do 1 000 000. Oczywiście, jeśli cały czas będzie się trzymać taka aktywność, że tyle subów będzie na mój kanał przychodzić. Aczkolwiek, jeśli miałoby to być w 2024 roku, to jest to bardzo ciężkie wyzwanie. Jest to do zrobienia, ale będzie bardzo ciężko, będę się starał. No i jak już, to pewnie gdzieś może pod koniec tego 2024 roku by się udało, ale do 1 000 000 jeszcze daleka droga, więc nie wybiegajmy tak w przyszłość. Kiedy kupujesz nowe auto lub wymieniasz na inne? Okej, teraz pytanie związane z autem. No i powiem wam szczerze tak, zastanawiam się właśnie, czy wymieniać sobie na przykład już za niedługo auto na jakieś inne, to co mam teraz sprzedać, czy jednak skupić się właśnie bardziej na tym mieszkaniu, żeby kupić jakiś dom. Bałta to jest coś, co naprawdę mega się tym jaram. Chciałbym mega sobie kupić jakieś BMW w M-pakiecie, chociażby jakieś M3 lub M2. To są takie moje wymarzone autka teraz na to kolejne, ale cały czas się jeszcze zastanawiam, zobaczymy jak to będzie, jak coś to będę wam dawał znać. Czy chcesz mieć dzieci? Jak tak, to ile planujesz? Co do tego pytanka, muszę wam powiedzieć, że jak najbardziej chcę, oczywiście, że tak. Ile planuję? Myślę, że dwójka byłaby najlepsza. Chciałbym najbardziej właśnie mieć dwójkę dzieci, aczkolwiek jedno też by było spoko, co nie? Ale chyba więcej niż dwa bym nie chciał, aczkolwiek no zobaczymy, jak to w ogóle wszystko wyjdzie. No też tutaj nie chcę wybiegać aż tak na razie w daleką przyszłość, bo uważam, że już jestem za młody, żeby mieć dzieci. Nie byłbym jeszcze w stanie teraz. I pytanie numer 14. Jaki według mnie jest najlepszy mój odcinek na kanale, który kiedykolwiek wrzuciłem? Myślę, że na pewno wyróżniłbym ten odcinek, gdzie pisałem do 50 najlepszych graczy na świecie o to, czy zagrają ze mną jeden VS1. Bardzo mi się on podobał i wam widzę też, i też fajnie się go wam oglądało. Oprócz tego, mordeczki, na pewno te nowe odcinki lifestyle'owe, czyli 24 kary w Brawl Stars, 24 godziny musiałem grać przez 24 godziny w Brawl Stars i jeszcze 3 opuszczone miejsca, w których nie wolno grać w Brawla. To są takie według mnie najlepsze odcinki na moim kanale, więc jak ktoś z was jeszcze któregoś z nich nie widział, to koniecznie sobie nadróbcie. No i do zobaczonka w kolejnych filmach, trzymajcie się, elo!